Za nami finałowa gala Miss Polski 2024, czyli jednego z najważniejszych konkursów piękności. Już wszystko jest jasne, najpiękniejszą Polką została Kasandra Zawal. Nie miała sobie równych, zobaczcie sami. Spis treści, co się działo podczas finałowej gali Miss Polski 2024, kandydatki do korony i tytułu Miss Polski 2024. Top 5 Miss Polski 2024. Miss Polski 2024 wyniki. Kim jest Miss Polski 2024 Kasandra Zawal? Co się działo podczas finałowej gali Miss Polski 2024? Kandydatki do korony Miss Polski 2024 zobaczyliśmy w kilku choreografiach i pokazach. Dziewczyny zaprezentowały się w sukienkach od Portia & Scarlett, australijskiej marki współpracującej także z Miss Supranational, w kreacjach od polskich marek Lou i Victoria Store, w sukniach wieczorowych i ślubnych od Izabeli Janachowskiej oraz w kostiumach kąpielowych od marki Releciga Polska. O makijaż finalistek zadbał Paweł Borkowski wraz ze swoim teamem i marką Estée Lauder Polska. Marka Revlon Polska i fryzjerzy Marcina Kamińskiego zajęli się włosami uczestniczek. Choreografię i pokazy dziewczyn przygotowała Anna Bubnowska, na scenie nie zabrakło występów muzycznych. Usłyszeliśmy Kamila Bednarka, Margaret, Nika Sinclaira, Sabinę Jeszkę, Karolinę Leszko, Kasię Kwaśny oraz Julię Marcinkowską. Panel ekspertów zaszczycili swoją obecnością Milena Krawczyńska, Fezile Mhajs, świeżo upieczony Mister Supranational 2024, Andrea Aguilera, Miss Supranational 2023, Izabela Janachowska, Ewa Wachowicz, Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023 oraz prezes konkursu Miss Polski Gerhard Parzutka von Lipiński. W roli prowadzących galę wystąpiły również dziewczyny z rodziny Miss Polski, Agnieszka Chyży i Ilona Krawczyńska. Towarzyszyli im najmłodsi polscy prezenterzy, Krzysztof Ibisz i Aleksander Sikora. Gośćmi specjalnymi jubileuszowej edycji konkursu Miss Polski były piękne laureatki, które dumnie nosiły koronę Miss Polski na przestrzeni 35 lat. Odbył się specjalny pokaz urodzinowy z udziałem Miss z lat 1990 do 2023 oraz finalistek Miss Polski 2024. Na scenę wyszło około 50 kobiet, kandydatki do korony i tytułu Miss Polski 2024. O miano najpiękniejszej kobiety w Polsce walczyły 32 niezwykle śliczne dziewczyny. Były to województwo dolnośląskie, Kinga Cyran, Dominika Kowalczyk, województwo kujawsko-pomorskie. Daria Stogińska, Karolina Szwajłyk, województwo lubelskie, Aleksandra Czerwińska, Aleksandra Rudzka. Województwo lubuskie, Anna Cichomska, Natalia Chmurzyńska, województwo łódzkie, Antonina Piotrowska. Karolina Zbiejczyk, województwo małopolskie, Zuzanna Balonek, Magdalena Szewczyk, województwo mazowieckie.
Weronika Piątek, Zuzanna Śladowska, województwo opolskie, Sylwia Kowcuń, Alicja Grzejszczak. Województwo podkarpackie, Monika Serfińska, Klaudia Mendyka, województwo podlaskie. Julia Roszko, Karolina Grabowska, województwo pomorskie, Angela Kosuliewa, Oliwia Niezabitowska. Województwo śląskie, Roxana Cieplińska, Nicole Nowocień, województwo świętokrzyskie. Weronika Nowak, Magdalena Batko, województwo warmińsko-mazurskie, Aneta Czarnowska, Weronika Kietlińska. Województwo wielkopolskie, Daria Świerczyńska, Kasandra Zawal, województwo zachodniopomorskie. Agata Buczkowska, Małgorzata Molik, pokazały się w strojach kąpielowych. To najpiękniejsze Polki. Top 5 Miss Polski 2024. Do ścisłego finału konkursu Miss Polski 2024 zakwalifikowały się. Karolina Grabowska, Zuzanna Śladowska, Kasandra Zawal, Zuzanna Balonek, Weronika Kietlińska. Miss Polski 2024 wyniki, komplementarny tytuł Miss Polski widzów telewizji Polsat i staż w jednym z programów telewizji Polsat otrzymała Magdalena Batko. Czwarta wicemiss Polski 2024 Karolina Grabowska, trzecia wicemiss Polski 2024 Zuzanna Balonek. Druga wicemiss Polski 2024 Zuzanna Śladowska, wicemiss Polski 2024 Weronika Kietlińska. Miss Polski 2024 została Kasandra Zawal. Kim jest Miss Polski 2024 Kasandra Zawal? Kasandra ma 28 lat i pochodzi z miejscowości Bierzglinek w województwie wielkopolskim. Na co dzień mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako dziennikarka dla jednej z największych redakcji w Polsce. Pisze najczęściej o tematyce lifestyle'owej, zdrowotnej i urodowej, chociaż przyznaje, że najbliższa jest jej problematyka społeczna. Ostatnio miała także okazję prowadzić podcasty wideo i świetnie odnalazła się w tej formie. Na scenie Kasandra czuje się najlepiej. Śpiewa odkąd pamięta i jest to jej największa pasja. Jako nastolatka była doceniana na ogólnopolskich konkursach wokalnych. Podczas studiów udzielała się w wielu projektach artystycznych jak reklamy, teledyski czy filmy krótkometrażowe. Grała również w Teatrze Niezależnym, z którym jeżdżąc po Polsce poruszała tematykę depresji wśród młodych ludzi. Od kilku miesięcy razem ze swoim przyjacielem wspólnie tworzą muzykę, Kasandra śpiewa, a on gra na gitarze. Jakby miała się opisać trzema epitetami, to byłyby to: inteligentna, otwarta, świadoma. Najważniejsze jest dla niej życie w zgodzie ze sobą, akceptowanie wewnętrznego głosu i postępowanie w zgodzie ze sobą.